Siódmy Kongres Przyszłości Warmii i Mazur. Jest z nami pani Lucyna Kurowska, prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet oddziału Olsztyn. Pani Lucyno, czemu tutaj zawdzięczamy pierwszą wizytę na naszym Kongresie Przyszłości i jak możemy opisać działania właśnie Międzynarodowego Forum Kobiet? Właśnie pierwszy raz jesteśmy na Kongresie Przyszłości z racji tej, że specjalnie tu zaprosiłam naszą prezeskę zarządu w Polsce Międzynarodowego Forum Kobiet, z racji tej, że wszystkie my kobiety, oprócz tego, że pracujemy zawodowo w różnych, albo w szkolnictwie, tak jak pani, jak nasza prezeska, i zresztą Międzynarodowe Forum Kobiet powstało na bazie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. My tutaj, inne osoby, każda z nas prowadzi albo przedsiębiorstwo, albo no jednym słowem prowadzimy działalności gospodarcze, to jednocześnie włączamy się w działalność społeczną, a mianowicie pomagamy osobom, które potrzebują. Następna rzecz, również prowadzimy no może nie tyle szkolenia, ile prelekcje z zakresu prawidłowego żywienia, na przykład z fitnessu. Również chcemy przedstawić osoby, które działają w kole gospodyń wiejskich. Także jesteśmy również w społeczeństwie. I dlatego też Kongres Przyszłości uważałam za odpowiednio stosowny, żeby Międzynarodowe Forum Kobiet w postaci naszej koleżanki, prezeski zarządu MFK, no i mnie, skromnej osoby, i wiele naszych koleżanek z Międzynarodowego Forum Kobiet znalazło się tutaj dzisiaj na tym spotkaniu. Jeszcze zapytam, Międzynarodowe Forum Kobiet, międzynarodowe, dlaczego taka nazwa? Z racji tej, że Forum Kobiet to na bazie, tak jak już powiedziałam, Szkoły Głównej Handlowej działa i uczestniczy w różnego rodzaju konferencjach, kongresach właśnie międzynarodowych. Szwecja, Finlandia, Niemcy, zresztą chyba swego czasu nawet były w Afryce. Także dlatego, że między wszystkimi kobietami istnieje więź i każdy, w każdym państwie jakby ich działalności czy działalności kobiet na inne rzeczy stawiają albo inne rzeczy promują. I tylko wtedy, kiedy jest wspólne spotkania, wspólne wyjazdy do Polski, też przyjeżdżają z innych państw. Sama uczestniczyłam w takiej konferencji, która odbywała się w Szkole Głównej Handlowej. Przyjechały panie z chyba to była Szwecja, Norwegia, Finlandia, także są to ciekawe spotkania. Dlatego też międzynarodowe, że i badania są międzynarodowe, jak kształtują się. Zapraszamy więc wszystkich, którzy nas oglądają, do przeczytania i do obejrzenia nagrania z naszego panelu, który odbędzie się na 7. Kongresie Przyszłości. Bardzo dziękuję paniom. Dziękujemy bardzo.